Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Cieszę się, że mamy takie skarby w naszym Centrum Kultury. Nie będę wymieniał nikogo, bo pominę kogoś i będzie to bardzo niesprawiedliwe, więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wystąpili na dzisiejszej scenie. Szczególnie oczywiście dziękuję swoim pracownikom, ale też dziękujemy wszystkim partnerom, przyjaciołom i oczywiście uczestnikom zajęć w Centrum Kultury w Żyrardowie. Jeżeli by Państwo mieli ochotę wystąpić na tej scenie albo wystąpić na innych spektaklach, albo macie jakiś swój pomysł, to oczywiście wpadajcie do nas do Centrum Kultury, żeby wspólnie tworzyć tą właśnie kulturę w Żyrardowie. Niezwykle zdolne dziewczęta, które mam przyjemność prowadzić, jako taki pedagog, pan od piosenki, można powiedzieć. Okazuje się, że naprawdę ze zdolną i młodzieżą, zdolnymi ludźmi można zrobić wielkie rzeczy, wspaniałe koncerty, tylko trzeba to potrafić, a ja to myślę potrafię, dlatego że przede wszystkim mam wsparcie, a po drugie wielką pasję, którą mogę realizować w Centrum Kultury w Żyrardowie. Trudno może nawet uwierzyć, że mamy tak zdolnych, tak wspaniałych pracowników Centrum Kultury, nie tylko zresztą Centrum Kultury. Pełna sala w resursie, wszystkie miejsca zajęte. Świat dawno już utracony, ale nie do końca, bo dzięki takim spotkaniom mamy jego cząstkę. No, mnie brakowało czasami słów. Widziałem to, co widziałem, słyszałem to, co słyszałem i podziwiałem. Dziękuję wszystkim artystom, dziękuję przede wszystkim panu Maćkowi Klocińskiemu. Coś wspaniałego. Dziękuję serdecznie i myślę, że każdy ma podobne zdanie na temat dzisiejszego występu jak ja. Zostań z tym ostrzeżeniem. Wszelkim mówię, a sam jestem inny. Wszelkim mówię, bo dziś się za mnie przeklnij mnie, to nosów tylko nie pisz.